Dzień dobry, dzisiaj mamy 16 września, to jest poniedziałek, godzina 11, a audycja nazywa się Tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym, który specjalizuje się w teorii fal Eliota. Świeczki zaktualizowane są na godzinę 10:30. No i oczywiście przejdziemy od razu do konkretów, czyli do aktualizacji scenariuszy, które pokazywałem podczas ostatniego webinaru i będę starał się pokrótce, najpierw na podstawie indeksów, potem branż i na końcu poszczególnych spółek pokazać to, co jest najbardziej prawdopodobne, to, co może się wydarzyć w najbliższych dniach, tygodniach na rynku i jak to wykorzystać. Zaczynamy od aktualizacji WIG-u. Tutaj scenariusz jakby niezmienny. Kontynuujemy ruch spadkowy, natomiast bazując na tym, co dzieje się na rynkach wschodzących, tutaj zapraszam do obejrzenia drugiego webinaru, wariant klina wydaje się obecnie mniej prawdopodobny. Jeśli chodzi o ten ruch spadkowy, to w wariancie klina, wariant klina oceniam gdzieś na 30%, jednak 70% przypisywałbym głównemu wariantowi falowemu, czyli sekwencji spadkowej jako 1, 2, 1, 2. Ten ruch, który na razie ma miejsce, to jest ewidentna trójfalowa sekwencja korekcyjna. No i co jest chyba dość znamienne, na wykresie tygodniowym to najlepiej widać. Zarówno osiągnęliśmy, powróciliśmy do przełamanej linii trendu wzrostowego, jak i do przełamanego dolnego ramienia tego klasycznego trójkąta. Bazując na jakiejkolwiek metodzie analizy technicznej, jest to sygnał sprzedaży i tak to trzeba traktować. Natomiast ta sekwencja 1, 2, 1, 2 będzie oznaczać, że ewentualna tworząca się korekta spadkowa raczej będzie głębsza aniżeli płytsza. To oznacza, że wariant klina dopuszczał taką możliwość, że tą korektę moglibyśmy zakończyć w rejonie nawet 54 tysięcy punktów, plus minus 500 punktów. Wystarczyłoby nadbicie fali pierwszej, czyli poprawienie minimów. Natomiast wariant, który obecnie jest bardziej prawdopodobny, czyli sekwencja fal 1, 2, 1, 2, oznacza, że potrzebujemy zbudować głębszą trójkę w trójce, czwórkę, piątkę, to zakończy nam trójkę tego stopnia, a potem jeszcze kolejna czwórka i jeszcze jedno zejście. I to oznacza, że najprawdopodobniej ten ruch korekcyjny powinien osiągnąć przynajmniej tych 50 tysięcy punktów, jeśli nie niższe warianty. I to oznacza, że najprawdopodobniej ten pierwszy scenariusz, czyli płytszego zejścia i odbicia, będzie nieaktualny i będziemy raczej zmierzać do tego drugiego scenariusza, czyli głębszej korekty i dopiero silniejszego odreagowania. Tym bardziej, że na przykład ten scenariusz dobrze wspiera sytuacja na MWIG-u, bo w przypadku MWIG-u rozrysowywanie tego scenariusza jako klin jest w tym momencie bardzo mocno naciągane i to wygląda na po prostu książkową jedynkę, dwójkę, jedynkę, dwójkę. Mamy dynamiczną korektę, która jest korektą trójfalową. Dzisiaj zakończyliśmy również tą korektę na prawdopodobnie, znaczy w piątek zakończyliśmy prawdopodobnie w sektorze bankowym, czyli największym sektorze na GPW. No i to oznacza, że prawdopodobnie będziemy budować tą trójkę w trójce. Jak Państwo widzą, no MWIG ma sporo miejsca jakby do oddania jeszcze, bo korekta powinna się gdzieś w tym rejonie 3200 punktów zakończyć, czy nawet trochę niżej. Więc jest sporo miejsca, żeby jeszcze trójkę, piątkę, czwórkę, piątkę zbudować i sfinalizować tą trójfalową sekwencję spadkową, zygzaka spadkowego, to co zbiorczo dzieje się na indeksach. 3200, 3150 to są te miejsca, gdzie powinniśmy zmierzać w najbliższych miesiącach. Jeśli chodzi o poszczególne branże, zaczniemy od deweloperów gier. Jeśli chodzi o CD Projekt, niewiele tutaj się dzieje. Mamy ekstremalną bańkę, Państwo moje zdanie już doskonale znają. Podwójny szczyt, ta silna czarna świeczka po tym reteście skłania mnie tak naprawdę do tego, aby ponowić rekomendacje na sprzedaj. Ostatnia rekomendacja na tych świecach została wystopowana po przebiciu szczytu. Natomiast znowu mamy wskazanie, że prawdopodobnie ukształtował nam się impuls, korekta w fali drugiej. I ten ruch wzrostowy jest bardzo jakby ruchem pożądanym, bo w godzinach porannych, jak się zastanawiałem nad tym, jak wygląda walor, właśnie mamy ukształtowanego klina wprowadzającego, więc tak naprawdę jest teraz moment do sprzedawania CD Projektu. Mamy ruch 1, 2, 3, 4, 5, zakończona pierwsza fala, trójfalowe odreagowanie i kolejny ruch spadkowy jako 1, 2, 3, 4, 5. Klin wprowadzający, koniec jedynki, korekta tworząca dwójkę. Zobaczmy jeszcze, czy na niższym interwale
To ewentualnie może być fala A jakby w odreagowaniu, aczkolwiek jesteśmy tak naprawdę w miejscu sprzedaży i zastanawiam się mocno, czy CD Projekt nie pojawi się jednak na kolejną rekomendację sprzedaj w najbliższym czasie. Na 11bicie niewiele nam się dzieje. Mamy sekwencję, która lekko go ściągnęła w dół, ale dopóki nie przebijemy 380, to ten ruch spadkowy nie jest jakby nie jest potwierdzony. Mamy oczywiście piękne miejsce do odwrócenia, jest formacja głowy z ramionami. Jest typowe miejsce, gdzie powinno się kończyć odreagowanie po ruchu spadkowym. No i ten dominujący scenariusz w stronę 220, on może działać. Oczywiście znowu powtórzę, te scenariusze będą prawdopodobnie realizowane wtedy, gdy pęknie bańka na CD Projekcie, bo na razie cały czas pozytywny sentyment do tej głównej polskiej spółki wspiera cały sektor gamingowy. Jeśli chodzi o Playwaya, tu też jest pewien jakby może nie problem, ale niejednoznaczność wykresu i niezdecydowanie rynku. Mamy dwa możliwe scenariusze. Najbardziej prawdopodobny ruch spadkowy, który nie został zakończony, korekta wzrostowa, kolejny ruch spadkowy, kolejna korekta wzrostowa. To by oznaczało 3, 4, 5 jako wariant minimum przed nami, czyli pogłębienie dołków 150-140 to jest strefa, gdzie powinien się ruch spadkowy zakończyć. Ewentualna alternatywa, kolejny jakiś trójkąt A, B, C, D, E. Teoretycznie wybijamy się z niego górą. Natomiast ten trójkąt jest mało wiarygodny, bo struktury falowe nam na razie w nim nie pasują. Tak samo na intradayach też nie wygląda to przekonująco. Ja tej spółki wolałbym nie mieć w portfelu albo grać ją na krótko. To natomiast z gier, co wygląda interesująco, to jest ten Square Games. Jedna z mniejszych spółek, bo ruch spadkowy po historycznych maksimach jest kombinacją zygzaków, czyli to nie jest prawdopodobnie dominująca tendencja spadkowa. Mieliśmy korektę w tym silnym trendzie wzrostowym, wybiliśmy się górą i zbudowaliśmy sekwencję 1, 2, 3. Moim zdaniem kształtujemy trójkąta A, B, C, być może D, E i idziemy do góry. Ewentualnie może być to też korekta płaska. Konkluzja jest taka, jeśli nie przebijemy uprzednio 125 zł, to możemy ustanowić historyczne maksima i tak naprawdę jedynie ta spółka to jest walor, gdzie uważam, że ma potencjał jeszcze do wzrostów. Stąd też dzisiaj pojawiła się w spółce dnia. Na Sea Gamesie nic się nie dzieje, więc nie będę omawiał tej spółki. Aktualne są wykresy sprzed tygodnia. Energetyka, prawdopodobnie to odbicie na energetyce się rozpoczęło, kończąc tym samym wieloletni układ spadkowy, wieloletnią BSC. Mamy hipotezę mówiącą o tym, że formacja klina kończącego została zakończona, mieliśmy objęcie hossy, impuls wzrostowy. Wszystko wygląda odpowiednio, no i mamy oczywiście takie fajne podłoże fundamentalne, gdyż obecne ceny energii elektrycznej powodują, że działalność spółek z sektora będzie bardzo utrudniona w najbliższych miesiącach i bardzo mocno będzie to obciążać wyniki, więc rynek zakłada, w sensie ekonomiści, analitycy mocno się zastanawiają nad tym, zresztą minister Tchórzewski też o tym mówił, że ceny energii elektrycznej mogą zostać jakby odmrożone w drugiej połowie roku, w sensie po wyborach. Oczywiście nie powie nikt teraz tego, bo za miesiąc są wybory. Natomiast po wyborach najprawdopodobniej dla przynajmniej przedsiębiorstw, czyli tego głównego odbiorcy, ceny zostaną odmrożone, a może również zobaczymy jakieś podwyżki prądu dla gospodarstw domowych. Niezależnie moim zdaniem od tego, która partia wygra, to będzie silny buy dla energetyki. No i też poszczególne spółki wydają się to potwierdzać. PGE z silną tą tendencją wzrostową wygląda to na wykresach godzinowych, jakbyśmy budowali po prostu w sekwencję fal pierwszych i drugich, przynajmniej jak na razie. W każdym bądź razie są to impulsy wzrostowe ze silnych wsparć. To samo jest na enerdze też. Mamy impuls wzrostowy. To jest wprawdzie inny układ, bo korekta płaska A, B, C, ale potencjały wzrostów na tych wszystkich spółkach są olbrzymie. Tu też mamy impuls wzrostowy jako 1, 2. No pytanie, czy to jest jakby kolejna jedynka, dwójka, czy to jest jeszcze jakaś większa część korekty spadkowej. Niemniej jednak są to już poziomy do akumulowania wszystkich spółek z sektora. Enea mogła zakończyć trójkąta, bądź też ten trójkąt. Nawet jeśli jeszcze się nie zakończył, to każdy ruch korekcyjny zmierzający do minimów 8 zł jest miejscem do akumulowania, gdzie ewentualna fala E może się finalizować. Jest to jakby miejsca do podbierania do wzrostu w stronę 12,50. Oczywiście poziom negacji to są na wszystkich walorach to są minima.
Jeśli chodzi o Tauron, to również Tauron bardzo mocno się pozbierał z tego potężnego wsparcia. Zresztą Tauron miał najciekawszy układ techniczny, bo była jeszcze dywergencja na RSI i dodatkowo na wykresie godzinowym to też wygląda po prostu na sekwencję fal pierwszych, drugich, bądź też klin wprowadzający. Klin zakładałby głębszą korektę, po której nastąpił wzrost, a sekwencja fal drugich zakładałaby tą dynamiczną sekwencję wzrostową już bez układu korekcyjnego. Natomiast Tauron również na podwojenie wartości to są tak naprawdę targety. Jeśli to jest wieloletni klin kończący, to ruch wzrostowy powinien osiągnąć ten poziom, czyli 4,20. Według teorii oczywiście, według teorii fal Eliota. Kolejne segmenty, które chciałem Państwu omówić, tak będę może skakał i dość szybko omawiał te mniej, jakby może nieistotne walory, tylko walory, na których jakby niewiele się działo, po to, abyśmy mieli większej czasu na kilka innych ciekawych spółek. Na chemii najprawdopodobniej ruch spadkowy może być pogłębiany. Oczywiście tu jest jeszcze cały taki problem, jaki jest w chemii, że budujemy korektę złożoną. W korekcie złożonej fala X ma bodajże 21 różnych scenariuszy, jaki może przywdziać, więc to, co jest jeszcze dopuszczalne, to zaczynam się zastanawiać, obserwując azoty, czy przypadkiem to nie jest ABC fala W mała, następnie ABC fala X i kolejna trójfalowa tendencja wzrostowa, dopiero budująca falę X. To jak najbardziej bezfalowo poprawny wariant, dlatego ani nie sprzedaję, nikogo nie rekomenduję sprzedać, ani kupić tych spółek. Na ciechu mieliśmy jakieś silniejsze odreagowanie, ale też jest ono szybko gaszone, więc prawdopodobnie możemy zmierzać na kolejne minima, a azoty, ten układ, który pokazywałem w zeszłym tygodniu, z możliwą opcją tworzenia trójkąta, jakby jest tutaj aktualny, ale nie jestem na razie przekonany do tego wariantu. Jeśli byłby to trójkąt, to ten wariant W, X, Y byłby właściwy. Oczywiście łatwo zagrać na tego trójkąta, bo przebicie 33, 25 tam zaneguje tego trójkąta. Natomiast jeśli nie przebijemy tego poziomu, możemy nawet w stronę 60 zł zmierzać, czyli teoretycznie na dubla. Ja po prostu na razie nie jestem w ogóle do chemii przekonany. No i raczej wydaje mi się, że te ruchy spadkowe mogą być głębsze aniżeli i bardziej prawdopodobne aniżeli ten ruch wzrostowy, o którym mówiłem. Paliwa, moim zdaniem sektor na mocny sell. Mamy bardzo ładny układ spadkowy, fala A, najprawdopodobniej sekwencja korekcyjna fala B. No i następnie 1, 2, 1, 2. Czyli to oznacza możliwość silnych spadków. Trójka w trójce, czwórka, piątka i kolejna czwórka, piątka. Gdzieś w rejonie 5000 punktów moglibyśmy finalizować tego zygzaka spadkowego. No i tu mamy bardzo ładny układ na PKN Orlen, bo doszliśmy do zakładanej strefy. To jest strefa 50, 61,8% zniesienia Fibonacciego. To jest strefa, gdzie powinna się zakończyć fala E w trójkącie barierowym, który ma miejsce, a ten trójkąt barierowy A, B, C, D, E kształtuje falę B w zygzaku spadkowym. W dłuższym terminie powinniśmy się wybijać z tego trójkąta dołem. Oczywiście definitywne potwierdzenie scenariusza spadkowego to jest złamanie poziomu 86 zł i to będzie oznaczało najprawdopodobniej przeceny w rejon 70 zł. Przebicie szczytu fali C, czy też bardziej konserwatywnie fali A, neguje ten wariant falowy. Jeśli chodzi o LOTOS, to też najprawdopodobniej rozpoczynamy tą sekwencję spadkową, która zostanie potwierdzona po przebiciu 76,80. Na wykresie godzinowym wygląda to na układ fal pierwszych i drugich, czyli to by był taki sygnał do tego, że te ruchy spadkowe będą się raczej nasilać. Co jest kluczowe, od historycznego maksimum mamy impuls, czyli sekwencję spadkową, która nie została zakończona, po niej nastąpiło trójfalowe odreagowanie, czyli to jest kolejne wskazanie, że ruch spadkowy powinien następować. Po tym mamy kolejny impuls, znowu jest to trzeci dowód na to, że powinny spadki powracać i potem następuje znowu trójfalowe odreagowanie, czwarty dowód na to. Bardzo silne, wyraźne wskazanie na Lotosie, jak i na PKN Orlen. Polecam jakby tutaj sprzedawanie albo inaczej. Ja chciałbym poczekać na przebicie dołków, minimów zarówno na Lotosie, jak i na PKN Orlenie, aby myśleć o akumulacji tych walorów, z tym, że uważam, że skala spadków na Lotosie może być głębsza.
Sektor kolejny, banki. No i tu mamy bardzo ciekawą sytuację, która działa się na bankach, bo mieliśmy tak, po przebiciu linii trendu bardzo silną tendencję spadkową, z trójkąta dynamicznie wybiliśmy się, pewnie Państwo pamiętają, dotyczyło to bodajże opinii przedstawionej przed Sąd Najwyższy, była też sprawa Getinu, mianowicie orzeczenia sądu związanego z Getinem, stąd było silny ruch spadkowy i odreagowanie. Natomiast to odreagowanie ma typowy kształt korekcyjny. Specjalnie rozpisałem tą godzinówkę, żeby było to widoczne. Mamy ewidentny impuls 1, 2, 3, 4, 5. Fala A. Impuls jest zawsze wskazaniem, że ruch w danym kierunku powinien być kontynuowany. Natomiast po tym impulsie nastąpił nam korekcyjny trójkąt. No jak mamy trójkąta po impulsie, to jedyny dopuszczalny według teorii falowej scenariusz to scenariusz zygzaka wzrostowego. Więc szukamy kolejnych pięciu fal, po których nastąpi najpewniej odwrócenie trendu. Jedynka, dwójka, trójka za nami. Konsolidacja w fali czwartej również najprawdopodobniej. To oznacza, że najpewniej zakończyliśmy to odreagowanie, tym bardziej, że istotne poziomy zostały osiągnięte. Oczywiście tu jest jeszcze dopuszczalne kształtowanie kolejnego trójkąta, który dopiero tą czwórkę by zbudował, czyli jeszcze tam kilka dni możemy się lekko, mówiąc kolokwialnie, pokisić do góry, natomiast raczej silny ruch w dół niedługo się spodziewam, no i to moim zdaniem jest miejsce do grania na krótko na banki. Właśnie, chciałem powiedzieć, że prawdopodobnie na tym wzroście jest dywergencja, bo ją widać gołym okiem i ta dywergencja się pojawiła, no i tak naprawdę banki nam wygenerowały, WIG banki wygenerował nam sygnał sprzedaży, jeszcze zobaczę, czy na o, tak naprawdę aż na minutówkę trzeba wejść. Dobra, na minutówce nic nie zobaczymy. Na pięciominutówce, czy jest jakiś sygnał? No tu nie ma na razie impulsu. Więc to jeszcze jakby wspiera ten scenariusz, że może będziemy kształtować tutaj tego trójkąta, o którym mówiłem, który ukształtuje falę czwartą, aczkolwiek to już są miejsca do otwierania, to już są miejsca do otwierania pozycji krótkich na bankach. Stąd też pojawiła się rekomendacja sprzedaj PKO BP i wracam właśnie do Państwa z takim układem. Dominujący trend wzrostowy, ok, ale po nim następuje korekta. Fala A, następnie trójfalowa korekta wzrostowa, fala B. Mamy ukształtowaną jedynkę, czyli falę pierwszą, która jednak nie przebiła minimum. Czyli to oznacza, że to jest jedynka w pięciofalowej sekwencji, która zbuduje nam falę C. Silne odreagowanie również trójkąt. Tworzy nam się fala druga, zatrzymujemy się na idealnym zniesieniu 61,8 i uważam, że do końca roku PKO BP powinien poprawić minima i dla mnie to jest silny sell, no chyba, że przebijemy szczyty, no to może wtedy jakiś wariant prowzrostowy, aczkolwiek wydaje mi się on mało realny. Mamy tutaj bardzo klarowne wskazanie. Gołym okiem na tygodniówce widać piękny impuls spadkowy, który nam nie przebił minimów, czy to jest piękne wskazanie, że mamy falę pierwszą, korekta w fali drugiej i powinniśmy wracać do silnego ruchu spadkowego. Dla mnie bardzo mocny sell na banki, bardzo mocny buy na energetykę. Tak wygląda teraz jakby sektorowo nasz rynek. mBank wprawdzie lekko podbił w ostatnich dniach, zanegował opcję trójkąta, natomiast no po takim ruchu spadkowym to jest jakaś sekwencja korekcyjna. Najprawdopodobniej trójfalowe podejście, wprawdzie ustanowiliśmy maksimum, ale uważam, że 300 zł będzie na mBanku również poprawione, no i wygląda na to, że no nie uda się tego wsparcia jednak obronić. Handlowy, po trójkącie mieliśmy takiego spektakularnego trójkąta, następnie clean wprowadzający, no i mamy trójfalowe jakieś odreagowanie, po którym oczywiście wracamy do ruchu spadkowego. Sell na handlowy był w zeszłym tygodniu ponowiony, 45 to są targety, oczywiście wybicie bodajże 54,50, jeśli dobrze pamiętam, czyli szczyt tej falki, czwartej fali M, to będzie oznaczało negację tego układu spadkowego. Alior najprawdopodobniej nam zaczął rozwijać trójkąta, to znaczy, że ta sekwencja jeszcze sporo powinno potrwać, natomiast po sekwencji, no ta sekwencja musi jakoś odpowiadać tej sekwencji, tak? Czyli może jeśli chodzi o zasięg już nam pasuje, natomiast w czasie to jeszcze powinno sporo potrwać, ale finalnie powinniśmy się wybić dołem i wtedy może być to świetna okazja do kupna Alioru, bo on jest na najniższych poziomach w historii. Więc jeśli ten dołek będzie jeszcze raz poprawiony, będzie mieć mega wyprzedane RSI, pojawi się nam pewnie dywergencja i wtedy będzie to super okazja do kupna. Natomiast ja na tą okazję będę jeszcze czekał. PKO najsilniej odbijał, bo nie miał kredytów frankowych.
Natomiast wydaje mi się, że jeszcze powinien raz zejść do tej strefy wsparcia i po 90 bym go bardzo chętnie kupił. Czy będzie to dane? Się okaże, natomiast na razie wpisuje się to w odreagowanie. Najsilniej PKO odreagowało, z tego względu, że w ogóle nie miało problemów frankowych, ale mamy na razie falę A, prawdopodobny trójkąt A, B, C, D, E, w koniec fali B i następnie jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Poprawiamy maks, 110, kończymy piątkę. 110 to jest bardzo kuszące miejsce do sprzedania PKO SA, tym bardziej, że w rejonie 110 tam będzie pewnie wypadał ten bardzo silny opór w postaci czerwonej linii trendu spadkowego, górnego ograniczenia klina 110. To jest bardzo dobre miejsce do sprzedaży. Stop loss wypada nam wtedy mniej więcej 118, 119, czyli to jest 9, a możliwość spadków 20, czyli ponad 2 do 1, wszystko się jakby zgadza. W przypadku ING mamy plus, bo wybiliśmy się z konsolidacji, w sensie z trójkąta górą, czyli to jest zapowiedź możliwości wzrostu w stronę 220 zł, więc jakiś pozytywny impact zaczyna się dziać na ING. Telekomy. Bardzo mocno ostatnim czasie cierpiały one na, no, tak naprawdę na doniesienia najpierw Play'a, potem bodajże zamieszanie, czy może nie zamieszanie, tylko niekorzystne implikacje aukcji 5G, które będzie miała miejsce w przyszłym roku. No i teraz zmierzamy do dość silnego, jakby głębokiego, bym powiedział, zniesienia. Natomiast zniesienia, które jeszcze ten wariant falowy wyrysowany broni, czyli wariant, który zakłada budowanie impulsu z wydłużoną falą piątą. Wtedy fala czwarta powinna być bardzo głęboka. No i tak naprawdę no, nie podoba mi się ten układ, w sensie nie podoba mi się tak głęboka korekta. Natomiast to, co broni ten wariant, to, że od szczytu ciężko ten układ nazwać impulsowym. To jest raczej korekta, raczej jest to korekta spadkowa, więc uważam, że cały czas możemy się odwracać, tym bardziej, że podobnie wyglądają poszczególne spółki. Tu wprawdzie spadki były głębokie, zwłaszcza na Playu, mimo że cena sprzedaży tego pakietu akcji głównych akcjonariuszy, części pakietu, ustalona na 30,50, to jednak spowodowało to znaczne ściągnięcie kursu w dół. Aczkolwiek, dopóki nie przebijemy, znajdziemy na szczyt fali pierwszej, czyli te 24,50, dopóty mamy szansę na kontynuację ruchu wzrostowego, no to wygląda na pięknego rozszerzającego się trójkąta, czyli A, B, C, D, E. Tylko znowu, w głębokości spadków są tak duże, że cena powinna wkrótce zacząć reagować. Na razie nie reaguje. Orange poprawił, na godzinówce poprawiliśmy minima. To też wygląda na kończenie ruchu spadkowego, no ale potrzebujemy na to dowodów. Mamy silny ruch wzrostowy, ten ruch jest ewidentnie trójfalowy. To by oznaczało, że należy skupować korekty, które zatrzymują się na istotnych zniesieniach Fibonacciego. Na 50 się nie zatrzymaliśmy, to oznacza, że powinniśmy skupować po 5,70. Tak by podpowiadała logika. Ale oczywiście każdy chce zobaczyć ten ruch wzrostowy, który nastąpi, zanim oczywiście przejdzie się do silniejszych zakupów. Cyfrowy Polsat, poprawiony lokalny dołek, no i wygląda na to, że mamy falę pierwszą. Następnie mamy A, B, C. Idealny moment do skupowania cyfrowego Polsatu. Zresztą w tym tygodniu również bodajże w piątek wygasa, więc ponowię rekomendacje na cyfrowy Polsat. Moim zdaniem dobre miejsce do podbierania. Oczywiście sentyment na telekomach Play i ta aukcja 5G popsuły po sentyment na telekomach, ale wydaje mi się, że to jest też branża na buy, może nie tak strong buy jak telekomunikacja, ale na silny buy. Tym bardziej, że Netia do tego grona dołączyła, sfinalizowanej pewnie trójkąta i celuje na wybicie i wzrosty w stronę 7,50, tylko to jest wykres tygodniowy, więc sporo to powinno jeszcze potrwać. Przechodzimy następnie do wybranych spółek z poszczególnych indeksów i tutaj chciałem się zatrzymać na moment i kilka słów powiedzieć na temat tychże walorów. Zaczniemy od KGHM-u. KGHM odbijał za odbijającą miedzią, więcej słów na temat miedzi w drugim webinarze, natomiast to odbicie ma kształt korekcyjny. Jakby nie było, jest to najprawdopodobniej ABC, wydłużona regularna korekta płaska, tak by to trzeba nazwać. Bardzo mocna skala odbicia, natomiast proszę zobaczyć, gdzie się zatrzymaliśmy. Powróciliśmy do tej bardzo silnej strefy oporu,
To po pierwsze. Dwa, mamy linię trendu spadkowego, czy też kanału spadkowego. Trzy, zniesienie Fibonacciego, dołek fali czwartej niższego rzędu. No i ten różowy prostokąt najbardziej jest przekonujący. To jest relacja równości fali czwartej do fali drugiej, czyli coś, co powinno nastąpić. Fala druga była zygzakiem, fala czwarta jest korektą płaską. Tutaj wszystko nam się, jakby wszystko nam się zgadza. No i moim zdaniem zdecydowanie większe szanse są na to, że w kolejnych tygodniach zobaczymy silniejszy ruch w kierunku południowym niż północnym. Oczywiście ta perspektywa zostanie zanegowana, gdy przebijemy poziom 92,50, gdy znajdziemy nasz szczyt jedynki. To może oznaczać, że już ta sekwencja się zakończyła na 72,40, ale moim zdaniem bardziej prawdopodobne jest pogłębienie minimów, zejście jeszcze raz w rejon tych 70 zł, może 69 i dopiero finalizacja tego długoterminowego układu. Konkluzja jest taka, że moim zdaniem to jest świetne miejsce do sprzedaży KGHM-u zagrania na krótko. Pewnik. Mamy impuls wzrostowy, więc pojawia nam się pytanie albo pojawia nam się hipoteza, że prawdopodobnie zakończyliśmy spadki na pewniku albo zakończyliśmy część spadków. Na to jeszcze nie jestem w stanie Państwu odpowiedzieć. Natomiast pewnik nam się od szczytu przepołowił. Gwałtowny, dynamiczny ruch spadkowy. To, co powinno nastąpić po formacji klina kończącego. Tu wszystko nam zadziałało. Teraz jest tylko takie pytanie, czy ten cały ruch spadkowy to jest impuls tworzący falę A, czy jest już to zygzak ABC? Na to pytanie będę w stanie Państwu odpowiedzieć później, jak zobaczymy, co się wydarzy, jak będą kształtowane kolejne układy falowe. Wydaje mi się, że to może być dopiero fala A. Natomiast potwierdzeniem będzie to, jeśli zobaczymy na większym interwale czasowym trójfalowe, a nie pięciofalowe dragowanie. Natomiast najistotniejsze jest to, że na wykresie godzinowym mamy to pięciofalowe dragowanie. 1, 2, 3, 4, 5, czy też może jakiś brzydki trójkąt, może z tego dopiero będzie trójkąt. Jest to hipoteza mówiąca o tym, że mamy impuls. Co to oznacza? Jeśli po tym ruchu nastąpi korekta gdzieś w 4,80, 4,70 do tej strefy cenowej zmierzająca, będzie to piękne miejsce do podebrania pegnigu i do tego będę się przymierzał, natomiast chcę zobaczyć, żeby cena tam powróciła, ale najprawdopodobniej te silne spadki się mogły zakończyć, zresztą no, był skrajnie wyprzedany pegnik. Tak mocno wyprzedany jak po kryzysie finansowym. Więc o tej hipotezie mówiłem, mówiłem, że brakuje mi impulsu, ten impuls się rozwinął, więc ja już mam takie przekonanie, żeby rekomendować Pegnik na kupuj, ale czekam oczywiście na timingowy moment wejścia. PZU, tutaj nic się nam nie zmienia, powinniśmy jeszcze raz poprawić dołek do finalizacji tego układu. Dino, potencjalne miejsce do cięcia albo grania na krótko, natomiast wydaje mi się, że jeszcze jedna sekwencja wzrostowa niewielka przed nami, bo na Dino kształtujemy formację klina kończącego, która powinna zakończyć tą ostatnią wielomiesięczną hossę, finalizującą hossę od momentu wejścia Dino na giełdę. Mamy ukształtowaną jedynkę, dwójkę, trójkę, prawdopodobnie czwórkę. I teraz jest pytanie, czy już zakończyliśmy piątkę, czy to jest dopiero fala A, mała korekta fala B i jeszcze jedno podejście do góry. Jeśli taki byłby wariant i nadbilibyśmy ten szczyt, to dla mnie to jest idealny moment wtedy do sprzedawania. Czyli jeśli uda się zrealizować ten trójfalowy ruch wzrostowy i osiągnąć 170, optymalnie nadbijając górne ograniczenie klina, to będzie piękny moment na spekulacyjne sprzedawanie Dino. Teoretycznie, jeśli mamy pozycje długie, to jest dobry moment do spieniężenia i zamknięcia tego waloru, albo przynajmniej przecięcia połowy i ewentualnie podtrzymania jeszcze połowy do tego wariantu 170, tylko tutaj bezwzględnie, jak przebijemy dołek fali czwartej, to należałoby się wtedy akcji Dino pozbywać. MWIG i kilka walorów z MWIG-u. Live chat. Mamy potwierdzenie wybicia z klina, mamy impuls fala pierwsza, korekta fala druga, czyli rekomendacja sprzedaj tutaj jest podtrzymana, aktualna. Powinniśmy zmierzać zdecydowanie niżej w długim terminie na wielomiesięczne minima. Medical prawdopodobnie ukształtował trójkąta, trójkąt mógł już się zakończyć, wygląda na to, że zbudowaliśmy jedynkę. Próbujemy, czy tak przebijamy tą linię trendu. Trudno, raczej bym powiedział, może tak.
patrząc na to, jak to wygląda w ten sposób, należałoby tą linię poprowadzić. Ona jest przebita, czyli gdzieś tam jakąś niemrawą dwójkę próbujemy tworzyć i silny ruch spadkowy na minus 50 tak naprawdę przed nami, ale jeśli zejdziemy pod 20, to będzie według mnie dobre miejsce do spekulacyjnego podebrania. PKP Cargo było bardzo tanie, czy cały czas jest bardzo tanie, co pokazywałem też na RSI. Mieliśmy bardzo niskie poziomy wyceny, natomiast odreagowanie jest na razie, no właśnie, czy to jest odreagowanie? Prawdopodobnie może być to odreagowanie trójfalowe, prawdopodobnie może być to jakiś trójkąt. Jakby straciłem przekonanie co do kupowania tego waloru. Muszę poczekać, co dalej się rozwinie na akcjach PKP Cargo. Teoretycznie może być to jedynka, dwójka, może być to sekwencja fal pierwszych i drugich, natomiast dość szybko te wzrosty zostały na walorze zgaszone, więc ja na razie, mimo tego, że posiadam aktualną rekomendację na kupuj, teraz jestem raczej tak nastawiony neutralnie, bo te następujące ruchy nie były zadowalające. Kruk, tutaj jak najbardziej na plus, zresztą opublikowałem po tym tąpnięciu, opublikowałem w tym samym dniu na tej świetle spadkowej atrakcję dnia na kupuj, bo moim zdaniem to było piękne miejsce do sfinalizowania dwójki. Głęboko zeszliśmy do silnego wsparcia i powinniśmy zacząć się w końcu na tym kruku rozpędzać. Jeśli sforsujemy 166, następnym targetem jest 190 i znacznie, znacznie wyżej. Jestem jakby cały czas spokojny o te wzrosty, mimo że chciałbym je w końcu zobaczyć, bo ten wariant jest naprawdę długi, wyczerpujący inwestorów, ale no jest to długoterminowe odwrócenie trendu. Tak? Po tej korekcie długoterminowo 1, 2 i rozpoczynamy w końcu tą właściwą trójkę najprawdopodobniej. Następny walor, benefit. Na beneficie zeszliśmy teraz niżej, czyli opcja, którą chciałem Państwu pokazać jeszcze dzisiaj z tym trójkątem, zaczyna się negować, natomiast zejście jest korekcyjne, tak? A jakby tak trzeba to potraktować. Być może 1, 2, 3, 4 i być może wracamy do wzrostu w stronę 900 zł. Na razie wydaje mi się, że benefit powinniśmy trzymać. Czy jest to miejsce do kupna? No nie jestem do tego przekonany. Raczej wolałbym trzymać ten walor niż na tych poziomach kupować. Skarbiec mocniej podszedł do góry. No i proszę zobaczyć, jak dzisiaj został błyskawicznie zgaszony. Tym samym zakończyliśmy falkę C. Kształtujemy falkę D, E i tak jak zresztą większość TFI powinny jeszcze ustanowić, poprawić te minima. Moim zdaniem te ruchy spadkowe się nie zakończyły pomimo tego silnego wzrostu, ale dzisiaj cała jakby ta hossa została zeszłotygodniowa zniwelowana. Alumetal cały czas to jeszcze prawdopodobnie nie jest moment do kupna, aczkolwiek dno uklepujemy. Mamy jakąś mikrodywergencję, jest walor mocno wyprzedany, jest to klin kończący, czy też wprowadzający, ale w każdym bądź razie klin, po którym powinno nastąpić silne odreagowanie, ale to chyba jeszcze nie ten moment. Ja cały czas czekam i obserwuję. CCC, tu jest za to piękny moment, bo to może być odwrócenie trendu. Trójfalowa korekta po wieloletniej hossie na wykresie miesięcznym. Oczywiście to wygląda na niewielką korektę, bo cały czas to jest skala logarytmiczna. Jak popatrzymy na skalę arytmetyczną, to widzimy, że ta skala korekty w ujęciu takim nominalnym była bardzo znacząca. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. Zakończona hossa. Po takiej hossie potrzeba trójfalowej korekty, która zmierza na 61,8. Kruk z tych poziomów 61,8% zniesienia Fibonacciego uprzedniego ruchu wzrostowego się odwrócił i wygląda na to, że CCC również na wykresie dziennym, na wykresie tygodniowym Państwu pokazywałem, z tego poziomu się odwróciliśmy i co jest istotne, na godzinówce mamy ukształtowany impuls wzrostowy. Ten ruch jest impulsem i ten impuls spowodował wybicie górą z tego klina spadkowego, czy też przełamanie linii trendu, jak zwał, tak zwał, w każdym razie mamy impuls, po którym następuje trójfalowa korekta zatrzymująca się na tym przełamanym dotychczasowym oporze i dodatkowo na godzinówce jeszcze można tutaj sobie wyróżnić to, że zatrzymaliśmy się pewnie na 78,6 albo 61,8. 6,1,8. No dla mnie to jest tak naprawdę silny sygnał kupna. Zresztą z tego względu dzisiaj w atrakcji dnia pojawił się CTC. No i taki ruch wzrostowy, taki minimalny, do którego powinniśmy zmierzać, wydaje się właściwy rejon
powiedzmy 172 zł, bo tu mieliśmy dwa dołki i lokalne maksimum, czyli ewidentnie jest to jakiś silna strefa techniczna, na której byki i niedźwiedzie reagowały w przeszłości, więc na tych poziomach mogłaby się zakończyć rozwijająca się moim zdaniem fala trzecia. Jestem bardzo jakby pozytywnie nastawiony do tych walorów i zdecydowanie chciałbym mieć CCC w portfelu. RC Corp, a tak naprawdę w tym momencie muszę zmienić ten symbol na Develi, ja nie zrobiłem tego akurat w tym zestawieniu. Budujemy najprawdopodobniej dalej tego trójkąta. Nic ciekawego więcej się nie dzieje. Bardzo fajne miejsce do skupowania, bo są to silne wsparcia. Trójkąty najlepiej kupować tak spekulacyjnie na dołkach fali C, bo czasami na E już nie zdążymy. Natomiast ten trójkąt jeszcze wiele tygodni może potrwać. Więc długoterminowo tak, timingowo, w sumie może też grając tylko na falkę D, no ale faktycznie ewidentnie w ostatnim czasie gorzej postrzegana bodajże przez inwestorów, choć bodajże na przyszły rok rekordowa stopa dywidendy, jeśli się nie mylę, na poziomie 90, oczywiście 20% została ustanowiona. Jeśli chodzi o GPW, ja cały czas czekam, aż będzie po 37 na finalizację tego trójkąta i dopiero wtedy będę chciał skupować GPW. Na chwilę obecną jeszcze nie. Bogdanka, tu mieliśmy ładny ruch wzrostowy. Jesteśmy na tej linii szyi, można by tak powiedzieć. Jeśli to ma być 1, 2, 1, 2, to wkrótce znowu silny ruch wzrostowy w stronę 50 powinniśmy zauważyć. Na razie to wygląda na trójfalowy ruch ABC, na jakąś regularną korektę płaską. Natomiast jeśli oczywiście pojawi się ta trójka w trójce, to będzie to piękny impuls, który otworzy nam drogę do 90 zł. Cały czas uważam, że Bogdankę należy trzymać. W portfelu Neuka, no doszła do strefy 360 zł i to jest dobre miejsce do tego, aby zastanowić się nad sprzedażą tej spółki. Ostatni, najmniejszy sektor, SWIG, Rainbow. Tu jakby podtrzymuję to, co mówiłem przez ostatnie tygodnie. Mamy dominującą tendencję spadkową. Kształtujemy wariant korekcyjny. Może nadbijemy 26 zł, aczkolwiek wydaje mi się, że poprawienie szczytów jest mniej prawdopodobne, aniżeli poprawienie dołków na akcjach Rainbow. Jeśli chodzi o Forte, ostatnio dołek został poprawiony, natomiast to wygląda książkowo na impuls, trójfalowy ruch korekcyjny i kolejne wzrosty na podwojenie wartości. Tylko jest to inwestycja długoterminowa, portfelowa, obarczona oczywiście jakimś ryzykiem, bo jest to mało płynny papier, który dość mocno spadał, ale według mnie wygląda książkowo. Wygląda to bardzo dobrze, na przynajmniej odreagowanie, jeśli nie na początek hossy. Oczywiście poziom negacji to przebicie minimów, bo wtedy negujemy ten impuls, który daje nam sygnał kupna. Celon Pharma, mimo że ostatnio odbiliśmy, ja cały czas czekam na poprawienie dołka i dopiero wtedy będę, jakby zmienię swoje ustosunkowanie ze sprzedaj na kupuj Celon Pharma. Na razie jeszcze moim zdaniem nie. Torpol. Tu mamy bardzo ładny przykład tego, jak wydawało się, że już, bo przerysowywałem dla Państwa ten układ z trójkąta regularnego na korektę płaską i znowu przerysowałem, bo najprawdopodobniej zakończyliśmy, czy inaczej, zbudowaliśmy, a obecnie kończymy barierowego trójkąta, czyli barierowy to jest taki, w którym jedno ramię jest na tym samym poziomie. Oczywiście to nie ma być co do tika, tak? Tu chodzi mniej więcej. Takie drobne nadbicie, jak Państwo widzą tutaj na tej świecy, jest jak najbardziej w przypadku trójkąta barierowego dopuszczalne. Moim zdaniem zakończyliśmy tego trójkąta, co oznacza, że wkrótce powinniśmy się wybijać i zmierzać w stronę 9 zł. Poziom negacji to przybicie dołka fali C. I ostatni walor, tutaj jest stale eksport autostrady. No, bronimy tych poziomów, natomiast nie wygląda to dobrze. Nie ma tu na razie jakiejś akcji popytowej. Ja mam świadomość tego, że mam rekomendację kupuj, natomiast no, na razie zachęcające jest to, że obroniliśmy te poziomy. Widzimy świeczkę teoretycznie prowzrostową. No i jest pytanie, czy teraz wybijemy górne ramię trójkąta i zaczniemy ten marsz na północ, czy nie. Teoretycznie na razie jeszcze ok i wydaje mi się, że ta fala czwarta ma szansę przybrać właśnie kształt takiego trójkąta, z którego wybijemy się górą, stąd też ta rekomendacja na kupu jest aktualna. To wszystko, co dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć w tygodniu na
GPW oczywiście zachęcam choćby na wgląd na KGHM i to, jak wygląda sytuacja na rynkach wschodzących, które jednak będą rzutować na sytuację na naszym rynku. Zobaczyć jeszcze drugi webinar tydzień na giełdach zagranicznych. Natomiast w tym nagraniu to wszystko i zapraszam Państwa do odsłuchania nagrania w kolejnym tygodniu. Do usłyszenia.